I już tutaj przeskakujemy ze studia do sceny głównej. Bardzo szybka tutaj transformacja. Rafał Paliński rozpoczął spotkanie z Danielem Suwałą. Rafał na spokojnie te pierwsze piłeczki takie na rozgrzanie się. Jeżeli analizuje tutaj plan na grę dalszą, cieszy się tutaj pod noskiem, uśmiecha się. Widzę, że zadowolony bardzo dzisiaj jest. Ładnie tutaj wszedł teraz w korcik. Zero zawahania. Ucieszony Rafał, także w takiej dyspozycji. Bardzo fajnie go oglądać. Ubrałem taką troszeczkę piżamkę na bordowo. Ciekawy strój Rafała. I biała czapeczka Wimbledonu. No dzisiaj akurat mamy przerwę w rozgrywkach Wielkiego Szlema rozgrywanego na trawnikach All England Club. Ale za to mamy tutaj rozgrywki Polskiej Ligi Tenisa. I tu będzie też równie ciekawie, mam nadzieję, co na Wimbledonie dzisiaj, także zapraszam do oglądania wszystkich i do dalszych meczy i emocji. No, Rafał nie szczędzi tutaj od początku agresywnych top spinów. Mocny serwis Daniela, ale troszeczkę teraz na nóżkach. Nie wszedł dobrze w ten backhandzik i pierwsze kłopoty Daniela. No, jestem troszeczkę na straconej pozycji wchodząc na spotkanie, ponieważ Rafał amatorem tenisa nie jest. Wiele turniejów rozgrywanych. Na co dzień jest on raczej trenerem, ale też gra po szczególnych turniejach. Tam mówił, że czasami coś sobie pogra. Oczywiście dysponuje on jednoręcznym backhandem. Znamy już Rafała na wylot z naszych wcześniejszych turniejów i cieszymy się bardzo, że wziął on udział w naszym kolejnym turnieju. Więc jest on takim, można powiedzieć, stałym bywalcem u nas, Rafał Paliński. I przed transformacją, no to tutaj Daniel Suwała taki miał cel na to spotkanie, żeby ugrać Gema, więc zobaczymy, czy mu się to uda. I dosyć brutalny początek od Rafała. 2 do 0 w gemach i ciężki start dla Daniela. I czy ta piłka była autowa, czy dobra? Nie wiemy do końca. Fajnie, jakbyśmy powtórkę zobaczyli. Czy teraz nie ma opcji takiej, ale tak, wynik cały czas zmieniamy. I druga piłka gdzieś tam zdaje się wyleciała do tyłu. Czyli as serwisowy w pierwszym punkcie tego gema. No, Paliński raczej nie jest zawodnikiem, który serwuje na siłę. Bardziej wysoki kick, zobaczmy. Wysoko ta piłka szybuje po odbiciu się. Wejście w kort i aucik. Nie trafił Rafał. I pierwszy punkt zdaje się zdobyty przez Daniela Suwałę. Także krok po kroczku, punkt po punkcie, piłka po piłce i tutaj może wyskubię jakiegoś gema. I szerifem się, a tam na korcie drugim Janusz Szajnar już rozpoczął swoje spotkanie z Marcinem Piórkowskim. I też się widzę, że cieszy się, w dobrym humorze jest dzisiaj Janusz. I gem Paliński. 3-0 dla Rafała. Bajeczny start. No i Daniel cały czas będzie walczył, żeby ugrać tego
wymarzonego gema. Teraz króciutka przerwa. A Państwa, tak na to subskrypcję naszego kanału. Nie jesteśmy świeżo upieczonymi chłopakami, także zapraszam do subskrypcji i lajkowania naszego kanału. Rafał bardzo ucieszony jest, widać, że komfortowy start, dobra forma. Na pewno porządne śniadanko też zjadł z rana, więc stąd ten uśmieszek na jego twarzy. I zaraz czwarty gem. Daniel walczy, żeby coś tutaj uskubać w tym spotkaniu. Ale w takiej dyspozycji i humorze Rafa będzie niesamowicie ciężki do pokonania. Solidny pierwszy serwis i teraz top spinem Daniel gra. Piękny backhand po krosie. I tak jest, niesamowicie teraz rozrzucał Rafała Pańskiego po korcie. Rafał nie wiedział, co się dzieje, kompletnie był oszołomiony tymi top spinami. Prawo, lewo. A Janusz Szajna zdaje się, że rozpoczął swoje spotkanie, więc nie wiemy dokładnie, jak tam sytuacja. Ładny teraz forehand w grosie i minimalny out teraz. Poszczęściło się Rafałowi. Ponieważ był troszeczkę nie w pozycji, musiałby do lekki dystans dobiec, aby chwycić tą piłkę. I bardzo zadowolony jest Rafał, który kroczy pewnie po zwycięstwo w tym pierwszym secie. Oj, teraz taki próba krótszego serwisu, takiego zaskoczenia przeciwnika. Trafia tym drugim podaniem. Teraz niesamowity slice po krosie i Rafał nie daje rady. No, ten slice miał taką rotację, że Rafał nie wykręcił tym nadgarstkiem tego backhandu. Nie dał rady. I w lekkich tarapatach teraz jest Rafał, bo Daniel przed szansą zaraz będzie na wygranie pierwszego gema. Jest 30-15. Rafał troszeczkę teraz sobie przyspał ten punkcik. I ten slice minimalny, out, no, centymetr rozdzieliły i mamy po 30. I nie trafia. Teraz drugim podaniem Daniel i mamy piłki setowe dla Rafała Palińskiego, który dzisiaj jest w niebywałym humorze i w dobrej dyspozycji, więc będzie na pewno ciężkim rywalem chyba dla każdego. I potężny teraz forehand na zakończenie pierwszego seta u Rafała Polińskiego. Brutalna dyspozycja od samego początku. 4-0 i zdaje się, rozpoczynamy od razu już drugi secik. Oczywiście 0-0, jeszcze nie ma 4-0. I Rafał teraz przy serwisie. Oj, teraz taki na prostych nogach forehandzik zlekceważył rywala. Pokazuję sobie teraz, jak powinien ten nadgarsteczkiem zawinąć.
ale cały czas uśmiechnięty Rafał cieszy się w takiej troszeczkę piżamce widać ubrany. Bordowa piżamka. Piękna teraz próba skrótu i dobieg. Udało się dobiec Rafałowi do tej piłki, chociaż nie było łatwo. I drugi serwis. Zobaczmy, jak sobie poradzi teraz Rafał. Minimalny outing. No, tym nadgarsteczkiem nie dopiął tego serwisu nadgarstkiem. I podwójny dom mamy teraz. 15:30 teraz. Lekkie tarapaty Rafała. I nie zdołał zrezygnować tej piłki. Niestety Daniel. I ciężki game teraz. Na serwisie nie ma łatwych gemów w tenisie na tym poziomie już. Oj, bardzo mocny. Teraz bardzo fajny drop shotik z returnu. Nie było to łatwe zagranie, ale Rafał troszeczkę chyba zakopał się w tej mączce i nie dobiegł do piłki. Mamy pierwszą piłkę na gema dla Daniela Suwały w tym drugim secie. Ależ serwis. Kick serwis na zewnątrz. Niesamowity. Mamy po 40. Decydujący punkt. Teraz bardzo ważna piłka. Troszeczkę chyba zestresowany jest Rafał. Myśli, jak to jest zaserwować teraz. I znowu kick serwis do backhandu. Tym razem returnuje już Daniel. I potężny forehand po linii Rafała Palińskiego i nie ma taryfy ulgowej. Gem Paliński 4-0, 1-0. Także na pewno Daniel musi się troszeczkę na wyższy poziom wspiąć, żeby coś tutaj uskubać od Rafała, bo nie daje forów mu Paliński żadnych. Ubrany w taką bordową piżamkę Rafał. Chyba specjalnie tutaj nie szykował się jakoś tutaj modowo na to spotkanie. Tak, ciekawy strój Rafała. No i teraz pierwsze kłopoty w drugim secie Daniela Suwały, ponieważ miał dwa breakpointy w tym pierwszym gemie, ale nie zdołał ich wykorzystać. I teraz już, musi ugrać swój gem serwisowy, a Paliński tutaj na 100% gra, widać, nie ma żadnej taryfy ulgowej. Oj, troszeczkę ten defensywny slice za niski i 0,30. Mocarny return i teraz potężne forehandy od Rafała Palińskiego. Nie ma taryfy ulgowej, także bardzo ciężka sytuacja u Daniela. 0,40 i Rafał chyba szybko chce to spotkanie zakończyć i troszeczkę się rozgrzać. I przede wszystkim przebrać piżamkę po tym spotkaniu.
Ładny. A teraz wiatr. Wiatr pomógł Rafałowi. Zwiał tą piłkę. A sobie to mączka się uniosła, troszeczkę mi do oka wpadło. I mamy przełamanie dla Rafała. Zdaje się. Gem. Także 4-0, 2-0 w tym. Pierwszym secie, w drugim secie, przepraszam. I teraz Rafał serwuje. Lekki serwis. Nie wykręcił tej piłki. Niestety Daniel. Akcja serve and volley. Oj, teraz troszeczkę leniwie, leniwie Rafał. Na nogach za sztywno. W tych dresach widać, że nie gra zbyt dobrze na nogach. Na następne mecze liczę, że przebierze te spodnie od piżamy i ubierze profesjonalne spodenki tenisowe, ponieważ na nogach zbyt dobrze się nie porusza Rafał w tym meczu, ale za to rączki bardzo dobrze pracują. Kick serwis na zewnątrz, akcja dochodząca, drop shot. I pięknie raz Daniel Sowa wykorzystał to, że nie był zbytnio w pozycji ustawiony Paliński. Także Daniel cały czas jeszcze walczy, walczy, nie poddaje się. Taki chłodny wiaterek z północy, zdaje się, wieje. Taki, czuję, że jest on z Finlandii. Arktyczne powietrze. Ale na pewno ten dziston to w pewnym stopniu pomaga, ponieważ jest, słoneczko świeci i ten wiatr troszeczkę ochładza ich emocje. Próba lobu teraz. I minimalne out. No, niestety, niestety nie udało się przelobować Palińskiego, który jakoś wysoki bardzo nie jest. Zdaje się do siatki. Passing shot troszeczkę nad garstkiem nie wykręcił Daniel i 3-0 w tym drugim secie. Także na razie jeszcze na korcie centralnym. Nie było zbytnio zaciętego meczu dzisiaj, ale spokojnie, że ćwierćfinały i potężne emocje przed nami. Teraz Rafał spokojnie sobie takim spacerkiem kroczy teraz do, żeby się ustawić w pozycji i zakończyć to spotkanie 4-0, 4-0 na pewno by chciał, bo rywal nie jest łatwy, a Rafał jakoś tak na nóżkach nie gra zbyt dobrze w tym pierwszym spotkaniu. I ładna teraz akcja Daniela. Wejście w kort, forehand po krosie i przelobowanie. Mocno teraz Rafał tymi forehandami ziebie, ale lekki błąd, teraz nie domknął na nadgarstka. I 30-0 dla Daniela Suwały. Także Daniel bliski ugrania pierwszego gema w tym meczu. Oby mu się udało. I kto wie, może tutaj coś powalczy. Bo w tenisie nie ma takiego prowadzenia, z którego można nie wyjść. Ładny kick serwis związany z problemami Paliński. I nie wszedł dobrze w pod tą piłkę. 40-0 mamy.
Aj, wyrzuca teraz Rafał. Mamy gen na Daniela Sowy. Niesamowicie wyczyścił linię Daniel. I mamy pierwszy gen dla reprezentanta Radomia. Teraz lekka tutaj podmiana piłek ze strony Rafała, ponieważ chce jakiś tutaj zaskoczyć rywala w tym ostatnim gemie. I teraz Rafał Polityki serwuje, aby zwyciężyć w tym spotkaniu 1/8 finału. Ładnie teraz szedł po linii w tą piłkę i chyba, że Rafał nie odraczy tego prowadzenia. Dobry serwis, kick na zewnątrz. Piłeczka bardzo daleko się teraz wyprószyła z tego forehandu Rafała. Poleciała aż na kort numer 3 tam. Ktoś chyba ją poda. Tak, Marcin Piórkowski podał piłeczkę. Dziękuję bardzo i mamy piłki meczowe dla Rafała Palińskiego. Dobry serwis. Trafia Daniel i game set match. Paliński 4-0, 4-1. Brutalna dyspozycja ze strony tutaj gospodarza Rafała, który już tutaj u nas gościł kiedyś. I już drugi mecz za nami, także niedługo ćwierćfinały.